Radek, jakie plany na święta? Powrót do Sejn, bardzo rodzinne. Święta będą bardzo rodzinne, żadnych wyjazdów, w ogóle rodzina. Objemy się na maksa i w ogóle, no to musi być tak rodzinnie. Musi być rodzinnie, dużo prezentów, fajna atmosfera. Ja bardzo o to dbam. Naprawdę o to dbamy, bo jeżeli my o to nie będziemy dbali, to kto? Ja muszę uczyć swoje dzieciaki, żeby moje dzieciaki uczyły kiedyś moje wnuki, tak? Że święta Bożego Narodzenia to powinny być święta, to powinny być rodzinne. Ja tak to pamiętam. Jak byłem mały, jeździliśmy do babci. Rodzina była bardzo duża. Ja to ogromnie wspaniale wspominam do dzisiaj. Te święta, to wtedy się czuło, że są święta. Dlatego też ogromnie mi na tym zależy. Wiele osób mówi, że te święta w ogóle będą takie drogie. Czy ty w ogóle jakby zwracasz tę uwagę, czy raczej dla ciebie prezenty mają być gestem, czy takim wydatkiem? Prezenty zawsze muszą być gestem. Tak naprawdę nieważne, czy ten prezent kosztuje, czy jest jakoś, nie wiem, drogi, czy nie, to chodzi chyba o rzecz. Gdy ja coś od kogoś dostaję, to nigdy nie patrzę na to, Boże, ktoś mi dał tylko to, czy to. Nie, nie, tak to się liczy sam ten gest, że ktoś o tobie pamięta. Ja też uwielbiam dawać prezenty, bo widzę, jak ktoś się cieszy. To no, niesamowite uczucie. No, a widzisz tą różnicę w tym, jak kupujesz rzeczy na produkty, razem gotujecie? Wiesz co, no nie będę ukrywał, że ja tam... Szczerze powiedz. No mówię, nie będę ukrywał i będę zupełnie szczery, że no, nie przesiaduję w kuchni, to do domena mojej Doroty. Dorota mi zawsze mówi, że to podrożało. No, no wiem, ale no przecież żyjemy, razem funkcjonujemy w naszym kraju i wiem, że jest drogo, bo jest, ale no, no nie wiem, jak długo to się utrzyma. Święta będą pewnie trochę inne. No, często gdzieś tam się słyszy od jednej czy drugiej osoby, że o, trochę tutaj na tym przeoszczędzę, czy na tym. No tak to będzie wyglądało, ale tak naprawdę, gdy się zajdzie do tego sklepu jakiegoś dużego, to tych ludzi jest i tak tam mnóstwo. No to ja nie wiem, czy tak wszyscy oszczędzają. Ja powiem tak, można przez cały rok zbierać, żeby na te święta wydać jak najwięcej, no i tyle. No i święta są po to, żeby przede wszystkim też być razem. Powiedz mi, no Sylwester tutaj na scenie, muzycznie, co możemy zobaczyć, co zobaczymy? No mnie, żartuję sobie, co zobaczymy. No ja żartowałem, że ona tanczy dla mnie, zaśpiewam, to widziałem, jaka była reakcja wszystkich. No jak, no będzie ona tanczy dla mnie, ale będzie też fajna niespodzianka. Już chyba wszystkim to rozgadałem, ale dobra, mówię, no będzie duet po raz pierwszy w moim wydaniu. Zagramy coś w duecie. Zobaczycie z kim. Myślę, że będzie fajne. A jakie plany na nowy rok? Czy już jak wystąpisz na tej scenie, to masz jakąś taką prywatną domówkę od razu po koncercie, czy jak to u was wygląda? Zawsze tak mamy. Co roku tak mamy na backstage'u, później się zaczyna impreza, bo fajnie jak jest backstage, to zawsze mamy wyjście, że widzimy całą scenę i tak naprawdę na przykład jeżeli ja występuję o godzinie, załóżmy 22 czy 23, no to mam jeszcze mnóstwo czasu, żeby sobie wszystkich pooglądać i przed i po i to wtedy tak wygląda. Pijemy sobie szampana i się bawimy wspólnie. Tylko może nie po tej stronie, nie po tej stronie z publicznością, ale po drugiej, ale jesteśmy jakby razem wszyscy. Się bawimy na wspólnym Sylwestrze. Już tutaj mówiłeś w wielu wywiadach, że w nowym roku planujesz koncerty, ale co jest jeszcze takiego? Koncerty? No to tak standardem zawiało. No co ja mogę powiedzieć innego? Tak naprawdę, no przecież no, jestem muzykiem. Takie ukryte marzenia na nowy rok? Nie mam takich. Nie mam takich marzeń. Nie wiem. Nie mam takich marzeń, nie będę tutaj szył na potrzeby naszej rozmowy. Może by się zresztą coś znalazło, ale dobra, to moja sprawa. Jako muzyk, no to wiadomo, że gdzieś jakieś nowe kompozycje, menadżer jest od tego i dba o to, żeby ten kalendarz się powoli zapełniał, żeby jak najwięcej razy można było się spotkać w przyszłym roku, gdzieś tam w różnych częściach naszego pięknego kraju. Tak poza tym zobaczymy, no. Rzucę też tajemnicę, może już nie tajemnicy. W styczniu zadebiutuję jako aktor w produkcji kinowej, także zobaczymy, co będzie. Mam stresa, powiem szczerze. No to do zobaczenia na premierze filmowej. Okej. Okay.